Cześć wszystkim, tu Emil, pozdro z KRLD. Dzisiaj chciałem Wam podziękować za Wasze wsparcie, za to, że jesteście ze mną, za to, że czytacie moje artykuły, za to, że jesteście obecni na moim blogu. Jest to naprawdę wspaniałe. Bardzo Wam wszystkim dziękuję za to wsparcie, za wszystkie miłe głosy, za krytykę także, za tą konstruktywną jak najbardziej oczywiście dziękuję, zawsze ją doceniam. Aby się Wam odwdzięczyć za to, że jesteście ze mną, postanowiłem podarować Wam książkę, a właściwie e-book, który pisałem przez ostatnie 4 miesiące. Przepraszam za spóźnienie, miałem go już wydać jakiś czas temu, ale po prostu nie miałem czasu, potem się komputer rozwalił i dopiero teraz go ukończyłem. Mam nadzieję, że Was to zainteresuje. Jest to moja pierwsza próba napisania czegoś dłuższego na temat Korei Północnej. Przewodnik po Pjongjangu, który napisałem, ma ponad 60 stron tekstu. Są tam zdjęcia z mojej podróży, są tam nowe teksty, większość z nich jest nowa, jeszcze nie publikowana na blogu, więc mam nadzieję, że Was zainteresuje. Skąd w ogóle pojawił się pomysł, żeby napisać Przewodnik po Pjongjangu? A to z tego powodu, że jeszcze nie ma takiej książki na polskim rynku. Wiem, że to jest tylko e-book. Nie jest to pełnowartościowa, długa książka, nie wyczerpuje całkowicie tematu. Ja sobie z tego całkowicie i doskonale zdaję sprawę, że jeszcze jest wiele, o czym można by napisać na temat Pjongjangu. Jednakże biorąc pod uwagę fakt, że ten sezon turystyczny w Korei Północnej już się zaczyna, to postanowiłem go udostępnić. Postanowiłem go udostępnić także dlatego, że chciałbym Wam podziękować za Wasze wsparcie, za Wasze lajki i za Wasze komentarze na Facebooku, na YouTubie i na Twitterze. Bardzo Wam za to dziękuję. Każdy, kto zapisze się na newsletter na pozdrowskrld, otrzyma linka, z którego będzie mógł ściągnąć tego e-booka w formacie PDF oraz na Kindle. No a co znajdziecie na tych 60 stronach? Znajdziecie przede wszystkim porady, jak pojechać do Korei Północnej. Dowiecie się naprawdę wszystkiego, co trzeba wiedzieć na ten temat. Jest to informacja w pigułce na temat tego, co trzeba zrobić, żeby się przygotować do wyjazdu, jak znaleźć biuro podróży, co trzeba ze sobą wziąć, czego nie wolno brać ze sobą do Korei Północnej. Wszystkie te informacje zawarłem w pierwszym rozdziale przewodnika. Potem jest także opisany Pjongjang. Jakie atrakcje są w ogóle w Pjongjangu? Jest to, wbrew pozorom, bardzo ciekawe miasto. Dużo się zmieniło od mojego pobytu w Pjongjangu 3 lata temu. Niektóre zdjęcia już pewnie są zdezaktualizowane. W przewodniku tym odnajdziecie informacje na temat najważniejszych atrakcji turystycznych w Pjongjangu. A jest tego całkiem sporo wbrew pozorom. Pjongjang to bardzo, bardzo ciekawe miejsce. Jest tu dużo ciekawych i fascynujących miejsc, które po prostu mają taki czynnik wow. Że jednak jak się tam pojedzie, to wszystko jest zupełnie inne od tego, co my tu znamy w Europie, w Polsce. I jak się tam jedzie i to widzi się na własne oczy, to naprawdę wszystko robi niesamowite wrażenie. Jest niezwykłe, dziwne i fascynujące. Więc postarałem się opisać wszystkie najważniejsze atrakcje turystyczne, które się oblatuje jako turysta na wycieczce w Korei Północnej. Znajdziecie także informacje na temat hoteli w Korei Północnej, w Pjongjangu właściwie. Jest także krótki rozdział na temat jedzenia oraz opisane najważniejsze festiwale i wydarzenia, które się dzieją w Pjongjangu. Jest bardzo dużo takich ciekawych właśnie festiwali, podczas których warto pojechać do Korei Północnej, bo naprawdę się dużo wtedy dzieje. W Pjongjangu jest wiele interesujących miejsc. Propaganda jest na każdym kroku, ale nie oszukujmy się, no to jest Korea Północna, czego się spodziewać? Propaganda będzie i właśnie o to chodzi, żeby była, bo to jest właśnie to, po co tam jedziemy, żeby zobaczyć tę propagandę, żeby zobaczyć i zrozumieć Koreańczyków. Bo właśnie to daje nam wyjazd do Korei Północnej. Daje nam to, że jesteśmy w stanie zobaczyć ich punkt widzenia na pewne sprawy. A propaganda jest pewnym sposobem, żeby przedstawiać ich punkt widzenia. Więc z mojego punktu widzenia propaganda jest niezwykle ciekawa i właściwie dla turystów jest to po prostu fascynujące. No. Więc jeśli interesuje Was Korea Północna, interesuje Was to, co można zobaczyć w Pjongjangu, to koniecznie zapiszcie się na newsletter Pozdro z KRLD. Link do ściągnięcia przewodnika znajduje się w mailu, który otrzymacie. Jest to przede wszystkim za darmo, więc naprawdę nie macie nic do stracenia. Chcę Wam podziękować za to, że jesteście ze mną. W takim razie życzę miłej lektury. Mam nadzieję, że jednak książka Wam się spodoba i zainteresuje. Jeśli macie jakieś pytania, jeśli macie jakieś sugestie, to koniecznie się odezwijcie, napiszcie to w komentarzach. Możecie także do mnie napisać bezpośrednio maila na pozdro@gmail.com.
Dziękuję więc za uwagę i do usłyszenia.